Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, aby przygotować się do tych najpiękniejszych dni w roku. Na terenie całej gminy Suchy Las odbywają się imprezy i spotkania, które wprowadzają wyjątkowy klimat i nastrój. Tradycyjnie z kamerą wybraliśmy się na kilka z nich. Na początek połączone siły osiedla Suchy Las i Suchy Las Wschód. My jako zarządy, czyli zarząd osiedla Suchy Las Wschód i zarząd osiedla, jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tego, że działamy wspólnie. Widać to między innymi na tym, że jest bardzo dużo osób, jest duże zainteresowanie i przychodzą mieszkańcy tej strony, czyli osiedle Suchy Las Zachód, jak i osiedle Suchy Las. Rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie pod chodami w poszukiwaniu śladów reniferów. Na każdym punkcie można było znaleźć bombkę ze swoim numerem. Następnie będzie kolejna niespodzianka. Czekamy w tej chwili na Mikołaja. Mikołaja, który jak zawsze przyniósł prezenty. Tydzień później połączone siły osiedli sucholeskich zaprosiły najmłodszych na przedstawienie teatralne pod tytułem Nad Betlejem jasna gwiazda świeciła w wykonaniu teatru Mozaika. Mikołajkowa impreza odbyła się również w Zielątkowie. Na świętego Mikołaja dla dzieci przygotowaliśmy krótką imprezę, ale taką konkretną. Ubieranie choinki, to jest najważniejsze. Choineczka pięknie ubrana. Przyszedł święty Mikołaj i rozdał prezenty. Wydaje mi się, że to jest dla dzieci najbardziej potrzebne. Dzieci czekają, cieszyły się, każde coś tam zawiesiło. Teraz musimy trochę poprawić, bo spadają bombki, ale jest ładnie. W Zielątkowie oprócz Mikołajek dla dzieci odbyło się jeszcze jedno spotkanie. Spotkanie opłatkowe, gdzie mieszkańcy składali sobie życzenia i kosztowali świątecznych potraw przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich. Podczas przygotowań do świąt nie mogło zabraknąć działań biblioteki publicznej, która w tym roku zaprosiła na warsztaty. Jak co roku biblioteka zorganizowała dla dzieci warsztaty bożonarodzeniowe z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Naszym gościem dzisiaj jest Anna Kazimierak, ilustratorka, graficzka, która dzięki swojej książce, którą stworzyła, Żandary, Herody i Turonie, przedstawiła dzisiaj dzieciom święta od nieco innej strony. Przedstawiła im i zaprezentowała tradycję, która dzisiaj jest średnio kultywowana, mianowicie chodzi o kolędników, którzy po świętach Bożego Narodzenia zawsze obchodzą wsie, przebrani za żandary, Herody, Turonie, mają specjalne stroje, mają specjalne, że tak powiem, eksponaty, no i w ten sposób obwieszczają nadejście świąt i zbliżającego się nowego właśnie roku, który ma przynieść im szczęście, obfitość i radość. Osiedle Grzybowe to kolejne miejsce na mapie imprez przedświątecznych, które odwiedziliśmy z kamerą. Wigilia, tradycja już kilkuletnia, co roku rzeczywiście spotykamy się plenerowo i przede wszystkim robimy to dla naszych mieszkańców, ale również i sympatyków osiedla. Osiedle przygotowało przede wszystkim dwie części. Pierwsza część to jest część, którą teraz widzimy w tle, to jest część dla dzieci. Zawsze występujemy z jakimś fajnym teatrzykiem, który ma budować wyobraźnię i pracować na wyobraźnię tych dzieci naszych. Fajnie, bo mamy ponad 100 dzieciaczków zgłoszonych na imprezę wigilijną. Po skończonym teatrzyku dzieci będą miały okazję spotkać Gwiazdora i Gwiazdor oczywiście przekaże podarki. Będzie tych podarków bardzo, bardzo dużo. O godzinie 16 fantastyczny występ, integracyjnie zresztą to robimy, zespołu pieśni tańców Ludowianie. Bardzo się cieszymy, że odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Będzie to koncert pastorałek i kolęd, które wykonają w strojach oryginalnych, oczywiście tych, które występują również na koncertach. Bardzo duży oddźwięk mamy już w tej chwili na ten koncert, także mieszkańcy spotkają się o godzinie 16, a po godzinie 16 już tradycyjna biesiada wigilijna z potrawami, ze wszystkimi sąsiedzkimi rozmowami. Na koniec nie mogło zabraknąć Golęczewa, gdzie jak co roku odbyło się kolędowanie.
Co roku już od 4 czy od 5 lat spotykamy się pod figurą, żeby z mieszkańcami spędzić trochę czasu, żeby pośpiewać kolędy i złożyć sobie wszystkim życzenia. Występuje nasz zespół lokalny tutaj z Golęczewa i w czasie kolędowania podziękowaliśmy osobom, które bardzo wspierają nasze działania pomocy humanitarnej na Ukrainę, które szykujemy u nas w gminie i tutaj w miejscowości Golęczewa. Dzisiaj podczas kolędowania można również nabyć jemiołę. Cały koszt ze zbiórki będzie przeznaczony również na wyjazdy na Ukrainę, które, humanitarne którym przewodniczy Arek.